Hej, cześć siemanko wszystkim z tej strony Shinton i dzisiaj opowiem Wam o komendzie Execute Store. Zapraszam do oglądania. Na początek oczywiście, żeby nie było nieporozumień, muszę zaznaczyć, że pokazuję wam jak ta komenda działa na wersji Minecrafta Java Edition 1.15. Na innych wersjach może nie działać albo działać inaczej. Dobra, a więc zaczynajmy! Więc komenda Execute Store w swoim zamyśle jest bardzo prosta. Pozwala nam kopiować wartość liczbową z jednego miejsca do innego miejsca, i te miejsca, o których jest ta mogą być bardzo, bardzo różne, ale na początek pokażę wam samą ideę tej komendy, a później pokażę wam, jak można ją zastosować w konkretnych przypadkach, czyli tych różnych miejscach. A więc komenda Execute Store działa w taki sposób, że najpierw wpiszemy sobie Execute Store i tutaj podajemy różne właściwości i miejsce, gdzie ma być przechowywana dana wartość liczbowa, gdzie mamy ją skopiować. A później, po, gdy napiszemy sobie run i coś tam dalej, jakąś komendę, na przykład data get, coś tam, to wtedy pobieramy jakąś wartość liczbową i ta wartość liczbowa, którą zwróci ta komenda, jest wklejana w tym miejscu, które napisaliśmy tutaj wcześniej. I zaraz Wam pokażę, jak te miejsca wyspecyfikować. Jednak na początek chciałbym Wam pokazać, że niemożliwe jest kopiowanie za pomocą execute store. E, żadnych innych rzeczy niż wartości liczbowe. W przypadku komendy data mogliśmy kopiować data tagi, jednak w przypadku komendy execute store możemy tylko, także możemy jakby używać data tagów, ale tylko ich wyłącznie ich wartości liczbowych. Więc gdybym spróbował do tej skrzyni, która jest pusta, wkleić ten przedmiot, który mam w ekwipunku, to mogę sobie wpisać komendę execute store. Oczywiście tutaj są dwie opcje i na razie skupmy się na opcji result, ponieważ opcja success Pokażę Wam później, co on robi, ale rezult po prostu przechowuje nam tą wartość liczbową, z, którą zwróci nam komenda, którą wykonamy. W każdym razie Execute Store result, no i później po spacji mamy kolejną opcję. to jest właśnie wybór miejsca, gdzie chcemy coś przechować. Ja chcę coś przechować w bloku. Niech to będzie ta skrzynka, więc po spacji piszemy koordynaty bloku. Oczywiście te, które mi tutaj podpowiada, to są koordynaty bloku, na który się patrzę. Więc kiedy to sobie wpiszemy, oczywiście wybieramy tą skrzynkę, na którą się patrzę. I teraz musimy napisać ścieżkę NBT. Jeżeli nie wiecie, jak korzystać ze ścieżek NBT i jak je pisać, możecie sobie spojrzeć w ostatni. Film z tej serii, czyli o poradniku o komendzie Data. Jak widzicie, po spacji, tak gdy już sobie napisałem ścieżkę NBT, którą chcę mieć, czyli pierwszy element, przedmiotów w tej skrzynce, to później wyskakują mi typy danych. I wszystkie te, te, te typy, które tutaj widzicie, to są typy liczbowe. Więc wybierzmy sobie byle jaki. Pokażę Wam później, jakie są między nimi różnice i jak sobie z nimi radzić, ponieważ wiem, że dla osób, które nie są programistami, może to być nieoczywiste. E, później musimy podać skalę, także później pokażę Wam, co ona robi. Na razie e, ustawcie ją po prostu na 1,0. Pra tak prawdopodobnie będziecie jej większość czasu używali. I teraz, jak widzicie, piszę dalej Executa. Mogę sobie wpisać, na przykład add, run, albo jakieś inne jeszcze parametry Executa. W każdym razie, ja chcę sobie zranować. Chcę sobie pobrać datę moją z inventory 0, czyli pierwszy element mojego ekwipunku. Kiedy to wykonam, jak widzicie, przez to, że wykonałem tę jakąś komendę, to jej wartość została mi tutaj pokazana i zwrócona, jednak Execute store sam sobie nie zadziałał. Sandstone nie został skopiowany. Gdybym jednak włożył coś do tej skrzyni, mamy tutaj już pierwszy element, i teraz zmieniłbym sobie ilość tego sandstone'a w ekwipunku, no na przykład 15, to 15, czyli ilość tego sandstone w moim ekwipunku, jest już wartością liczbową. Czyli gdybym do pierwszego elementu w tej skrzynce chciał sobie skopiować jej ilość, ilość tego przedmiotu, czyli ilość tych command bloków w skrzynce, chciałbym sobie skopiować, żeby była równa czemuś innemu, co ja tutaj napiszę, to no, na przykład mogę sobie pobrać ilość, którą gracz ma pierwszego przedmiotu w ekwipunku. Albo jeszcze lepiej, mogę sobie pobrać, ile gracz ma w ekwipunku Minecraft sandstone. W ten sposób. Kiedy to wykonam? Jak zobaczycie, zwróciło mi tutaj na czacie, że mam 15 i co się stało? W skrzynce z. Wartość liczbowa się zmieniła, czyli z jednej zrobiło nam się 15. Została skopiowana wartość ilości tego przedmiotu do wartości ilości tego przedmiotu. Więc taka jest idea Execute Store. I on ma naprawdę bardzo wiele możliwości, których ja tutaj jakby nie, na pewno nie pokażę Wam wszystkich w tym filmiku. Jednak pokażę Wam, jak działają te różne opcje i jak sobie radzić z tą komendą, ponieważ niektóre rzeczy mogą się właśnie wydawać nieoczywiste, tak jak na przykład ta skala, ten typ liczbowy, w ogóle co to jest. Jeszcze to wcześniej było tutaj z tym Success i Result, nie? Więc to Wam wszystko opowiem w tym odcinku, ale taka jest ogólnie ta idea tej komendy. Ale Execute Store pozwala wam nie tylko kopiować wartość liczbową z jakiegoś datotaga, ale z wielu innych miejsc, bo tutaj po prostu mamy Executa i później możemy wpisać ran jakąś komendę. A mamy wiele komend, które mogą nam zwracać różne wartości, jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na przykład komenda Clear zwraca nam, ile przedmiotów wyczyściło to graczowi, albo komenda Fill zwraca nam, ile bloków, bloków zostało wypełnionych. Jest tutaj naprawdę nieskończona ilość możliwości i naprawdę bardzo wiele wartości liczbowych możemy pobierać. Ja wam nie będę dzisiaj pokazywał tych przykładów, ponieważ ten film trwałby wiek ale pokażę wam parę. Więc po pierwsze, mamy takie coś jak execute if Entity. Jeżeli sobie wpiszemy tutaj później jaki Selector, e, możemy na przykład wpisać type sheep niech będzie coś takiego, chcemy sobie zliczyć owce, które są na świecie, ta komenda zwróci nam wart, ilość owiec na świecie. Jak widzicie, teraz nie ma żadnej, ale gdybym tutaj poklikał chwilę, to teraz na przykład mamy 3. I tutaj, kiedy wykonam tą komendę, jak widzicie, test past count 3, czyli zwróciło mi wartość liczbową, i jest ona równa 3. Więc skoro możemy liczyć moby, które są na świecie, możemy także przechować gdzieś tą wartość za pomocą komendy. Store. A więc szybciutko pokażę Wam jeszcze podobny przykład. Tak jak mieliśmy tutaj ilość tych komand bloków, możemy sobie spróbować ponownie ją zmodyfikować tym razem, używając ilości owiec, która jest na świecie. Dlaczego by nie? Execute, store, e, znowu result, czyli chcemy skopiować tą wartość, którą zwróci nam komenda. E, po prostu wybieramy sobie blok, znowu te same koordynaty. E, tutaj musimy oczywiście wpisać ścieżkę, czyli jest to znowu items na pierwszym miejscu tej, tej listy, count. E, wybieramy tutaj byte. Tak jak mówiłem, zaraz wam opowiem dlaczego tak jest, o skali też wam zaraz powiem. I piszemy sobie, nawet nie musimy pisać ran, tylko po prostu sobie piszemy if entity map e type równa się ship. Czyli to sprawi, że w, tym, w tej skrzynce będzie tyle, pierwszy, tyle itemów na pierwszym slocie, ile jest owiec na świecie. Więc kiedy to zrobię, jak widzicie mamy trzy bloki. Gdybym tych owiec zrespił troszeczkę więcej, to gdy ponownie to wykonam, tych przedmiotów będzie więcej. Więc tak to działa. Dobra, owce, a teraz do widzenia. Dobra, więc teraz przejdźmy do tych innych miejsc, w których możemy przechowywać coś poza blokami. Czyli, oczywiście, poza blokami możemy coś przechowywać na jakimś entity, w jego data tagu. Więc mamy tutaj tego żelaznego golema. I jak wiecie, pewnie ilość życia żelaznego golema jest na nim troszeczkę wyświetlana, ponieważ kiedy on ma mało życia, to jest dość mocno widać na nim takie połamania, że jest rozwalone. Więc spróbujmy sobie wpisać taką komendę. Ja już mam ją tutaj przygotowaną, więc pozwólcie wam, że ją opowiem po prostu, wkleję i opowiem, jak ona działa. Więc mamy znowu execute, store, result. I tym razem już nie blok, ale Entity. Opcja Entity, czyli oczywiście teraz nie wpisujemy koordynatów, tylko piszemy selector. I wybrałem sobie tutaj e, żelaznego golema Limit 1, ponieważ rzeczywiście e, komenda e, Store pozwala nam na maksymalnie jedno Entity. Oczywiście możemy to oszukać, pisząc sobie tutaj na przykład S małpa E, i wtedy jak widzicie, pozwala mi, nawet gdybym nie miał tego limitu tutaj napisanego. W, tylko, oczywiście, muszę napisać zamiast tego małpa S. Ale, gdybym na przykład napisał S małpa E, type równa się Iron Golem, e, to tak samo jak w przypadku komendy daty, mogę obejść ten limit jednego maksymalnie. E, więc w każdym razie mamy store, result, entity, małpa S, czyli każdy żelazny golem. Na jego data tagu, który jest health, chcę skopiować wartość if w entity. Małpę, tutaj pewno się szybki, czyli znowu zliczam wartość owiec, która jest na świecie. Jak się pewnie domyślacie, gdy to zrobię, to on będzie miał zero życia, ponieważ jest zero owiec na świecie. Jak widzicie, dostał mocno w ciało. Ale gdyby było troszeczkę więcej owiec, gdybym ponownie go zrespił, to gdy wykonam tą komendę, faktycznie będzie mocno poraniony, ale jednak przez to, że jest kilka owiec, to on trochę tego życia ma. Gdybym sobie wpisał data, get, entity, właśnie ten żelazny golem i halt, możecie zobaczyć, że ma tego życia cztery, dlatego że były cztery owce na świecie, a raczej aktualnie są. E, oczywiście, gdyby tych owiec, było o wiele, wiele, wiele więcej, to by było widoczne, że on nie będzie aż tak zepsuty. gdybym to wpisał jeszcze raz, nie tą komendę, tylko tą, tak jak widzicie, jest zepsuty minimalnie mniej. I oczywiście, kiedybym dojechał do stu, więc to miałby maksymalne życie. Okej, okay, więc wartości, jakie zwraca nam jakaś komenda, oczywiście możemy przechowywać tak, jak widzieliście w mobach, w blokach, ale możemy je także przechowywać na jakimś scoreboardzie jako wynik. Jest to opcja score, więc pokażę Wam teraz, jak ona działa. Jak zrobić scoreboarda, powinniście już wiedzieć z poprzednich filmów, ja Wam pokażę tutaj szybciutko setupowane, możecie sobie zobaczyć, te komendy są bardzo, bardzo proste, jeżeli ogarniacie scoreboardy, to powinniście wiedzieć, jak to zrobić, więc po prostu pojawiła się tablica z prawej strony i tutaj mam całkiem fajną komendę, więc zobaczcie sobie, co ja tutaj wpisałem. Egzekutuję to jako każda osoba, która jest na świecie, ponieważ, tak jak mówiłem, to jest obejście tego limitu jednego gracza. Czyli dla każdego gracza będzie wykonywana ta komenda. Jaka komenda? Że dla każdego gracza będzie przechowywana store, rezultat komendy, którą wykonamy. Na skorze, czyli na jakiejś tablicy, dla... i później, oczywiście, kiedy wybierzemy opcję Score, musimy podać <laughs> dla jakiego gracza chcemy ustawić wynik i na jakiej to ma być tablicy. Czyli ja mam tej tablicy monety, czyli jeżeli wybrałem sobie opcję Score, to chcę przechować dla tego gracza, który wykonuje tą komendę, na tablicy monety coś, co zwróci mi jakaś komenda. I tutaj wykonuję sobie Run i piszę sobie Clear Małpa Diamond 0. Jeżeli ktoś oglądał jeden z ostatnich filmów z tej serii, to pewnie wiecie, że ta komenda Clear S Minecraft Diamond 0 jest trikiem, ponieważ ona zwraca mi ilość przedmiotów, ilość jakiegoś przedmiotu, który mam w ekwipunku. Czyli jak widzicie to są diamenty. No i jak widzicie wykonałem tą komendę nic się nie stało, ponieważ mam zero diamentów. Gdybym jednak troszkę więcej tych diamentów sobie wziął i wykonał tą komendę ponownie, jak widzicie, na mojej na tablicy dostałem wynik 10. Teraz gdybym to włączył, że ma być robione cały czas, to będzie to bardzo szybki, dynamiczny sposób sprawdzania, ile gracz ma na przykład pieniędzy w grze. Widzicie? Kiedy wrzucę diament, praktycznie od razu zmienia mi się wynik na tej tablicy, więc jest to bardzo fajne. Kiedy zbiorę, od razu mi się naprawia. Więc jest to bardzo, bardzo wygodny sposób, chociaż troszeczkę lagując serwer. Muszę, muszę to przyznać. Ale oczywiście możemy to ustawić na jakieś wolniejsze, wolniejsze, troszeczkę spowolnienie, na przykład co sekundę, żeby to ranowało, żeby nie wywoływało aż takich lagów. Dodatkowo no, Wam pokażę, że gdybym był w trybie Adventure, nawet jeżeli wyjmę to, patrzcie się teraz na tablicę cały czas z prawej strony, nawet jeżeli będę to trzymał w ręce, albo nawet czy gdzieś, jak widzicie, mam tych przedmiotów więcej, więc to jest ciekawe. Akurat patrzcie, tutaj trzymam w ręce, a jak włożyłem do craftingu, to już mam mniej. Dziwna <grymna> sprawa. W każdym razie jest to dość dynamiczny sposób, żeby zliczać jakieś przedmioty gracza w Jak Execute Store pozwala na to, żeby właśnie robić to dynamicznie i przechowywać wynik jakiegoś takiego gracza na tablicy. Wtedy możecie na przykład łatwo sprawdzić, czy on ma ileś tam wystarczające pieniędzy, żeby coś kupić w sklepie. I myślę, że to jest całkiem fajne. No dobra, teraz mamy wyjątkowego creepera, który jak zobaczycie, gdy go się zabije, dropuje nam diament wyjątkowo. E, Tałą komendę dam Wam w opisie, bowiem, że możecie się być ciekawi, jak ja to zrobiłem, ale nie jest to jakieś tam mega trudne, proste data, tak. W każdym razie pokażę Wam teraz, że możemy, jeżeli mamy tego już creepera, możemy zmienić ilość przedmiotu, który on ma dropować w zależności od np. przykład wyniku gracza na tablicy monety, co jest dość ciekawe. Czyli spójrzmy się w tą komendę. Mamy taką komendę jak execute Store Znowu, rezultat. Chcemy skopiować jakąś wartość, którą nam, którą nam zwróci komenda entity. Wybieramy tego creepera. Małpa e, type równa się creeper, limit równa się 1, distance równa się 4, czyli będzie to tam najbliższy. I na, gdzie chcę zmienić, to muszę podać ścieżkę NBT. Oczywiście, wybieram sobie jego armor items, bo pomimo tego, że creeper nie może nosić zbroi, przynajmniej widocznie, to może ją faktycznie na sobie mieć. To jest dość ciekawe. W każdym razie, wybieram pierwszy element jego zbroi. W sumie to nie jest ważne, który. I wybieram jego ilość, czyli będzie to ten diament. Ilość tego diamentu, który ma nam dropować. No i oczywiście później wybieram te opcje, które Wam wytłumaczę później. I wybieram sobie opcję run. I piszę sobie scoreboard players get p monety. Czyli co to nam robi? Jeżeli ktoś zna się na scoreboardach, to oczywiście wy, że ta komenda zwróci nam wartość, którą gracz ma, najbliższy, najbliższy gracz ma na tablicy monety. Czyli gdybym wykonał tą komendę i teraz zabił tego creepera, jak widzicie, nie wyrzucił diamentu, ponieważ skopiowało to do ilości diamentów, którą on ma wyrzucać z siebie wartość moją na tablicy monety. I jak widzicie, mam 0, dlatego diamentów było 0. Jednak gdybym sobie wziął troszeczkę więcej diamentów, to jak zobaczycie, gdybym wziął, wziął, sobie, wziął sobie jeden diament i zapętlił tą komendę, żeby cały czas wstawiała temu Creeperowi tyle diamentów, ile ma monet najbliższy gracz. Tak widzicie, wyrzucił jeden diament, ale teraz, gdybym dwa diamenty i zrespiłbym tego Creepera ponownie i zabił go, tym razem wyrzuci dwa diamenty. Ilość się zmieniła. Znowu, gdy go zabiję i wyrzu z z e gdy go zrespił i ponownie zabiję, teraz zostałem 8. Widzicie, w jaką stronę to zmierza. Tak to działa. Możemy także kopiować e ze Skorpora. Coś na jakieś daty tak jakiegoś moba, więc to jest bardzo fajne i pokażę wam zaraz jeszcze jeden przykład, gdzie to może być mega, mega przydatne. Ok, więc tutaj mamy armor standa i postarajmy się ustawić jego obrócenie na wynik, który mam na tablicy monety, więc piszmy sobie scoreboard players set shinton, na przykład monety niech będzie 100. O, tu stawiłem 200, dobra, może być 200, wtedy nam się obróci troszeczkę bardziej, będzie obrócony do tyłu. W każdym razie, mamy tego armor standa i chcemy, żeby się obrócił, więc piszemy sobie execute store result entity, wybieramy sobie tego armor standa, wyjątkowo mogę tutaj wybrać jego UID, ponieważ na niego się patrzę, i oczywiście musimy podać ścieżkę, czyli to będzie rotation 0. Jako, że rotation jest listą dwuelementową, to muszę podać jej dokładny element, żeby zmienić jej wartość liczbową. I tutaj wpisujemy sobie to, co zwykle, i piszemy sobie run, scoreboard, players, get, mao, p i monety. Enter i what, wait, what? czemu on się nie obrócił? Coś jest halo. I problem tutaj właśnie jest, dlatego że Wpisaliśmy zły typ liczbowy, ponieważ wpisaliśmy byte i jest to po prostu liczba całkowita z zakresu, wydaje mi się, minus 128 do 127, chyba czy coś takiego. W każdym razie jest to niewielki zasięg, jak widzicie, a wartość obrócenia Armostanda jest floatem, jest rodzaju float, czyli jest to wartość zmienna przecinkowa. Gdybym tutaj wpisał float, tak, zobaczcie, faktycznie Armostand się obrócił czary. E, dobra, więc słuchajcie, nie jest to takie oczywiste i wiem, że jeżeli ktoś nie jest programistą, to to może być dla niego nieoczywiste, ale pokażę Wam tutaj wszystkie te typy, jakie są i jak sobie z nimi radzić. Więc skoro mam tego armostanda, to możemy sobie zawsze wpisać data get entity i wybrać sobie tego armostanda i na przykład rotation, tak jak chcieliśmy. Jak widzicie, jest tutaj napisane po tej liczbie f i ta literka, która jest po liczbach w datatagu armor standard czy jakiegokolwiek innego moba, jak zobaczycie, tutaj są różne te literki w różnych miejscach, świadczy o tym, jaki to jest typ. Więc jeżeli chcecie ustawić komendą execute store coś jakiemuś mobowi, czy po prostu w jakimś bloku jakiś data tak ustawić, to dobrze, żebyście sprawdzili najpierw, jakiego on jest typu, żebyście nie, nie skopiowali czegoś źle, bo tak jak widzieliście, tutaj mi nie zadziałało, ponieważ podałem zły typ. W każdym razie, typ byte to jest bardzo mały zasięg liczbowy, są to liczby całkowite, D. Jest to używane do slotów w wpunku, skrzyniach albo do jakiejś tam wartości true, albo false. E, float od F to jest wartość, liczba zmiennoprzecinkowa, D to także jest liczba zmiennoprzecinkowa, to jest double. E, L to jest long, duże L to jest long i S nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że odnosi się i do shorta i do inta, więc w ten sposób będziecie wiedzieli, jak odczytywać te różne wartości i będziecie wiedzieli, kiedy w Execute Store użyć jakiego typu e, liczbowego tutaj, ponieważ jak widzicie, to może mieć czasami znaczenie. Chociaż tam cały czas wpisywałem byte i działało mi wszędzie, jak widzieliście, mimo że czasami to był niepoprawny typ, więc czasami można, y, może to przejść, ale r nie zawsze, dlatego warto jest sprawdzić ten typ i być pewnym, że nam się komenda nie zepsuje. OK, a teraz pokażę wam, jak. Tak zrobić bardzo prostą animację za pomocą komendy execute star. Oczywiście, wy możecie się bawić w bardziej skomplikowanym animacji, ja wam tylko pokażę dzisiaj koncept. Więc po pierwsze, mamy Armul Standa, który jak sobie zobaczycie tutaj w tagach, tak, ma tag Lolek. Tak go sobie nazwałem, to jest nasz Lolek. Więc słuchajcie, tutaj mamy łańcuch bloków, który będzie wykonywał animację. Pierwsza komenda, którą mamy w tym łańcuchu bloków, będzie mu na tablicę monety kopiowała wynik obrotu jego ręgi. Ta animacja będzie mu obracała rękę, więc co my tutaj mamy? Wykonujemy to jako każda entity, entity, które ma tag Lolek, czyli po prostu jako ten ArmorStan, który stoi przed nami. I dla każdego takiego Armestanda przechowujemy sobie Store. Rezultat na jego wyniku, na jego wyniku, ponieważ jest maPS, na tablicy monety, czyli w jego wyniku na tablicy monety zapiszemy sobie jakąś wartość. I tą wartość, którą zapiszemy, to będzie data get, entity mapa czyli pobieramy sobie jego data, tak Pose Left Arm 0. I skala tutaj jest dodana na końcu. Później Wam powiem dlaczego. W każdym razie to sprawi, że obrót jego ręki zostanie przechowany na tablicy momenty. Gdy wykonał tą komendę, jak widzicie, ta tablica nam się troszeczkę wydłużyła. To jest ten nasz armostat i dostał on wynik 0, ponieważ jego ręka ma początkowo obrócenie 0. Drugą komendą, którą będziemy wykonywać, jest bardzo prosta komenda po prostu Scoreboard Players add 1. Będziemy mu dodawali do tego wyniku 1, więc tutaj chyba nie muszę nic tłumaczyć, gdy to zrobi, jak widzicie, na tablicy dodał się do jego wyniku 1. I teraz. Na koniec odwrócimy proces z pierwszej komendy. Czyli wróćmy sobie do początku. I teraz zobaczcie, mamy execute s, małpa e tak równa się lolek. W sumie to jest napisane limit równa się 1, ale to nie jest potrzebne. S małpa e tak równa się lolek. I z tym razem sterujemy sobie rezultat znowu, ale tym razem już nie jako wynik, a chcemy zmienić data tak tego armor standa. Więc zmieniamy go data tak na pozycji post left arm 0, czyli dokładnie z tego miejsca, gdzie skopiowaliśmy wartość. I piszemy sobie oczywiście e, typ tej zmiennej. Jest to, jest to float. Skala znowu jest 1,0, później Wam powiem dlaczego zaraz. I wykonujemy sobie komendę Scoreboard Players Get Mapa S monet czyli pobieramy wynik tego standa na tablicy monety. I wiem, że będzie to bardzo, bardzo nieznaczne, ale gdy to zrobię, być może zauważyliście, że ta ręka minimalnie się poruszyła. Więc to było minimalne, ale gdybym to zrobił w pętli, wow, jak widzicie, jego ręka się obraca. Niesamowite! mamy animację. Da się to oczywiście zrobić w inny sposób, ale chciałem tutaj wam konkretnie to pokazać z dwoma executestorami. Jak widzicie, jego ręka się obraca i gdyby zaczynała z innego miejsca, to oczywiście yy, tak, żeby zaczęła od tego miejsca się obracać, ponieważ wykonujemy dwa story. Na początku pobieramy wartość obrotu jego ręki, co z nią robimy, czyli zmieniamy ją w jakiś sposób, i później kopiujemy ją z powrotem do Armostada. Czyli jak widzicie, executestore pozwala nam kopiować datatagi mobów. Przetwarzać je w jakiś sposób matematycznie i coś, i potem je zwracać, tak żeby znowu te mobie je otrzymywały. Jest to bardzo ciekawe, bo właśnie w ten sposób możemy na przykład robić animację standów. Jest to bardzo fajne, jak widzicie. No dobra, to teraz pewnie domyślacie się, jak to przyspieszyć. Jest to bardzo proste. W tej komedzie, w której dodajemy do wyniku tego standa jakąś ilość, oczywiście zwiększamy tą ilość. wtedy będzie się obracało nam szybciej. Problem pojawia się, gdy chcemy zrobić coś wolniej. No bo jak to zrobić? Gdybyśmy, jeżeli to jest scoreboard, dodajemy 1, nie możemy dodać 0,1 na przykład, ponieważ jak widzicie jest to scoreboard, to przyjmuje tylko wartości całkowite. Jak tu dodać mniej niż 1? to jest pytanie. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi nam ta tajemnicza skala, którą mieliśmy tutaj. Czyli patrzcie, gdybym w tej komendzie, w której do jego wyniku kopiuję wartość obrotu jego ręki, zamiast skali 1,0 napisał skalę 10, to będzie mi robiło skalę z większą dokładnością. Więc będzie używało przelicznika 10, więc kiedy to zrobię. Teraz system nam się troszeczkę zbagował i nam Armor oszalał, ale gdybym na koniec tej, w tej ostatniej komendzie zrobił przelicznik nie 1,0, a odwrócił to, co na początku napisaliśmy, czyli 10 i zrobił 1 w ten sposób. Tak zobaczycie, na razie armo się w ogóle nie obraca, ponieważ 1 to jest za mała liczba, ale gdybym zrobił 2, jak widzicie, ta ręka obraca się. Obraca się bardzo wolno, ale się obraca ponieważ zrobiliśmy odpowiednie przeliczniki. Na początku, gdy kopiujemy jego wartość na tablicę, jak widzicie, była ona w zakresie tam powiedzmy od 0 do 360 czy coś takiego, a teraz jest o wiele większy zakres. Mamy już 1000, więc jak widzicie, zwiększył nam się zakres, na którym możemy pracować. Gdybyśmy chcieli zrobić jeszcze wolniej, to oczywiście możemy tutaj zmienić skalę na 100 i wtedy tutaj obniżyć to na jedną setną w ten sposób. W każdym razie, jak widzicie, obraca się ta ręka bardzo wolno. W ten sposób możecie otrzymywać datatagi z jakiejś wartości liczbowej z większą dokładnością na scoreboardy. I w ogóle nie jest to tylko używane do scoreboardów. Po prostu kopiując jakąś datę, jakąś wartość liczbową, możecie użyć jakiegoś przelicznika. Czyli na przykład, jeżeli na świecie jest jedna owca, to chcecie dać graczowi na przykład 10 punktów. Albo jeżeli są trzy owce, to chcecie dać mu 30 albo 300. Możecie użyć przelicznika i wtedy komenda execute store przeliczy Wam daną wartość liczbową i zachowa ją w zwiększonej albo zmniejszonej wersji. Do tego służy skala. A więc teraz pokażę Wam, do czego służy opcja success. I Chociaż pewnie wiele z Was już się domyśliło, do czego ona służy. Więc mamy tego armor standa. Teraz spróbujemy go obrócić znowu o tyle, jaki wynik mam na tablicy monety. Czyli zaczynamy od samego początku. Execute, store, success. Już nie tym razem result, ale spróbujemy z successem. Zobaczymy, co się stanie. Success entity chce zachować jakimś, w jakimś tego jakiegoś entity i to będzie akurat ten armor stand. Wybrałem sobie typ armor stand limit równa się 1, sort równa się raz, Czyli najbliższy. będzie to najbliższy stand na jego wartości na miejscu rotation 0, czyli jego obrót na osi X. E, chcę zachować, oczywiście muszę wybrać typ zmienny i jej skalę, ale to już wiecie, co to robi. E, I chcę zachować wartość tam, którą jest mój wynik na tej tablicy scoreboard players get Shinton monety. Gdy to wykonam, bum. O! Oh. Nie obrócił się, coś poszło nie tak. Spróbujmy sprawdzić, jaką datę ma ten armostand. Więc pobieram sobie datę tak tego i pobieram sobie jego rotation. Jak widzicie, nie ma 0 rotacji, ma rotację 1, czyli coś się skopało. Ponieważ, jak zobaczycie, to co tutaj napisaliśmy, skoro napisaliśmy "sukces", to nie był to rezultat, czyli nie była to wartość liczbowa, którą nam zwróciła komenda, a sukces jej wykonania. Czyli jak widzieliście, przez to, że sukces tutaj wpisaliśmy, to przez to, że ta komenda się udała, ponieważ udało się pobrać wynik Shintona na tej tablicy, to zwróciła to, zwróciło to wartość 1. Czyli sukces zwraca wartość 0 albo 1, w zależności od tego, czy uda się wykonać komendę. Teraz gdybym na przykład napisał komendę summon fireball, Fireballa nie da się zrespić bez podania konkretnego datataga, więc jak zobaczcie wpiszę to i tego nie uda mi się zrobić więc kiedy to wpiszę, enable to Samon entity i jeżeli pobierzemy sobie datatag tego armor standa ponownie zobaczycie, że tym razem ma rotację 0 ponieważ komenda nie doszła do skutku czyli opcja success po prostu zwracam wam wartość 0 albo 1 w zależności od tego czy komendę się udało wykonać. To także może być przydatne, ponieważ gdybyśmy sobie na przykład wpisali e, sprawdzenie ta, tego e, datataga dla tego armor standa, na przykład naszą arms, jak widzicie jego ramiona są pokazane ale na przykład gdybym chciał sobie e, zmienić to e, i zrobić to zależne od jakiejś wartości e, Mógłbym tutaj wpisać właśnie Show Arms. Jest to wartość bajtowa, byte bajt. i gdy to zrobię, jak widzicie jego ramiona nie są już pokazywane, ponieważ wartość z 1B e, tą, którą mieliśmy tutaj, zrobiła się na 0B, jak widzicie w ten oto sposób. Więc to także może mieć swoje zastosowanie, chociaż raczej będziemy używali zawsze opcji result w przypadku komendy Execute Store Ok, więc wiemy już jak przechowywać coś na data tagu bloku, data tagu entity, wiemy jak przechowywać coś w, w czyimś wyniku, ale jest, jest jeszcze, są jeszcze dwie opcje: mamy opcję storage i opcję bosbar. Opcję bosbar pokażę Wam prawdopodobnie w następnym odcinku, kiedy będę mówił o bosbarach ogólnie, ale storage się kojarzyć z komendy data i prawdopodobnie wiecie jak to powinno działać w tym przypadku, ale pokażę Wam na wszelki wypadek. Więc na początek stwórzmy sobie jakiś storage, więc wpiszmy sobie data merge storage i podajemy nazwę jakąś, niech będzie kappa i dajmy tutaj coś przykładowego, na przykład przykład. Proszę bardzo. Mamy jakiś storage, gdybyśmy sobie teraz pisali data get storage, to oczywiście zobaczcie, że jest tutaj nasz wirtualny data tak. Więc dobra. Więc postarajmy się, aby coś tam z execute storować, execute store result na tym razem storage. Oczywiście musimy wybrać nazwę straża, to nam ładnie podpowiada. I to, oczywiście, musimy wybrać znowu typ zmiennej. E, oh, wait, e, najpierw ścieżka, czyli wybieram ścieżkę NBT, niech to będzie przykład, wybieram typ zmiennej, oczywiście to jest nasz fikcyjny, wirtualny, data tak, więc tak naprawdę możemy tutaj wybrać cokolwiek. E, tutaj była literka B, to były byte, ale możemy na przykład postarać się zmienić jej, e, jej typ, e, zobaczymy co się stanie. E, wpisujemy sobie skalę i run, co chcemy zrobić, no i będzie data get entity e, mał paper czyli najbliższy gracz i postarajmy się skopiować ilość ek, e, pierwszego przedmiotu, który mam w ekwipunku, czyli tego sandstone'a, inventory zero, count. Uwaga, uwaga, boom, 60 B, zobaczmy co to zrobiło. Jak widzicie, przykład pojawił się 64. Co ciekawe, była tutaj literka B i tutaj faktycznie też była literka B, ale przez to, że napisałem, że to ma być wartość int, jak widzicie, tej literki B już nie ma. Więc możliwe, że się myliłem, możliwe, że wartości int po prostu nie mają żadnej literki. A więc tak jak powiedziałem, nie pokażę Wam absolutnie w tym odcinku wszystkich komend, które mogą zwracać wartości liczbowe, bo jest ich za dużo i by to było za dużo omawiania. W każdym razie pokazałem Wam wszystkie miejsca, gdzie komenda execute może coś przechowywać poza bossbarem, który Wam pokażę, mam nadzieję, w następnym odcinku. W każdym razie to ty tyle ty Dzięki za oglądanie i widzę się z wami w następnym odcinku. Hajka!